Witam po tej stronie Janek z Janek, witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić cztery sposoby na to, aby jazda autem nie była nudna i monotonna. Dlaczego warto, aby zadbać o ten aspekt jazdy samochodem? Wbrew pozorom nie tylko chodzi o samą rozrywkę, przyjemność, ale również o to, aby nie zasnąć. Nie tylko w sensie dosłownym. Otóż prowadząc samochód przez dłuższy czas, nasz mózg otrzymuje pewien ograniczony zakres bodźców. Bardzo łatwo wtedy o zmniejszoną czujność, która może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dając mózgowi zajęcie, sprawiamy, że jest on w gotowości i nie zmniejsza obrotu. Popularność muzyki w aucie jest prawie tak samo stara jak samochody przeznaczone dla masowego klienta. Pierwszy radioodbiornik powstał w latach 30. XX wieku w Stanach. Kosztował $100 i wcale nie była to najwyższa cena za tego typu gadżet. W 1932 roku pierwsze samochodowe radio pojawiło się w Europie, w Niemczech i kosztowało aż trzecią część ceny nowego pojazdu. Te drogie początki wcale nie zniszczyły idei samochodowego odbiornika i już w latach 50. tego typu udogodnienia zaczęły stawać się powoli standardowym wyposażeniem aut na zachodzie. Prawdziwa rewolucja przyszła jednak w latach 80. i 90. wraz z popularyzacją kaset magnetofonowych i płyt CD. Szybko okazało się, że prawie każdy woli słuchać własnej muzyki. Dzisiaj w czasach smartfonów, standardu Bluetooth, strumieniowych serwisów z nagraniami sprawa jest jeszcze bardziej ułatwiona. Możemy skupić się na drodze, a jednocześnie zająć się słuchaniem tego, na co mamy ochotę. I niekoniecznie musi być to muzyka. Czyż jazda nie jest wtedy przyjemniejsza? W bardzo starych przewodnikach po świecie motoryzacji znajdują się porady fachowców sugerujące podczas pokonywania długiej trasy obecność dodatkowej osoby, która zabawia kierowcę rozmową, zwłaszcza podczas nocnej podróży. Co ciekawe, ta sama rada ulega zawieszeniu w masowej komunikacji i nawet dzisiaj w autobusach można znaleźć tabliczki nie rozmawiać z kierowcą podczas jazdy. Jak jest naprawdę? Na pewno chodzi o sens tej rozmowy i energię jej towarzyszącą, bo nie zawsze kierowca ma ochotę na rozmowę. Temat też jest ważny. Na przykład wbrew pozorom ludzie nie lubią gadać o polityce na poważnie. Jeżeli jedziecie z jakimś aktywistą politycznym, który bardzo poważnie traktuje swoją misję i nie przypuści takiej okazji, aby każdego przekonać do swojego idola, to bądźcie pewni, że taka podróż nie będzie miła. Dużo zależy też od drogi, jaką w danym momencie pokonuje kierowca. Pod pewnymi warunkami, poza terenem zabudowanym, fajna, żywa rozmowa przeciwdziała monotonii wpływającej negatywnie na koncentrację kierowcy. W ciasnej zabudowie miejskiej, w sytuacji, gdzie należy dość sprawnie podejmować decyzje, taka rozmowa może być utrudnieniem. Z tego powodu zawodowi kierowcy autobusów podczas jazdy rozmów prowadzić nie mogą. Zresztą chyba nawet nie mieliby na to ochoty. Jeżeli jest jakieś słowo najlepiej oddające charakter autostrad czy dróg szybkiego ruchu, to jest to z pewnością monotonia. Oczywiście najlepiej daną odległość pokonać szybko, bez strat czasowych, ale czasami, w określonych przypadkach, warto zastanowić się, czy rozbicie drogi na etapy, nawet poruszanie się wolniejszym, choć wizualnie ciekawszym wariantem, nie miałoby sensu. Zboczenie z najlepszej drogi proponowanej, na przykład przez nawigację, ma jeszcze jedną zaletę. Jest nią częstsza niż na autostradzie możliwość zatrzymania pojazdu, przespacerowania się, zrobienia kilku głębszych oddechów, napicia się, zjedzenia. To też zwalcza nudę i monotonię. Dodatkowo, taka drobna przyjemność potrafi całkiem sprawnie odstresować. Ważne, aby o takich odpoczynkach pamiętać, robić je, nie czekając, aż zaczniemy się czuć znużenie. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jestem również ciekawy, jakie Wy macie pomysły na zabicie monotonii i nudy w swoim samochodzie. Jeżeli macie jakieś podpowiedzi, jak zwykle, zapraszam Was do komentowania pod filmem. Przypominam o fanpage'u kanału Janek z Janek na Facebooku. Jeżeli ten film zyskał Wasze uznanie, będę wdzięczny za łapkę w górę. Do zobaczenia już wkrótce. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Janek z Janek.